Chciałem wam powiedzieć, że dla mnie to jest też w pewnym sensie podróż sentymentalna, dlatego że ja wychowywałem się na osiedlu Bałuty Doły, tuż tu obok, mieszkałem na ulicy Przemysłowej. Tutaj miałem pierwszą komunię w tym kościele, więc przychodząc tutaj do tej szkoły, to jest też w pewnym sensie jakaś podróż sentymentalna dla mnie, jako dla łodzianina. Ale dzisiaj mamy porozmawiać o dyplomacji, o słowie, które jest wieloznaczne i niekoniecznie dobrze zdefiniowane i każdy może, słysząc dyplomację, może mieć coś innego na myśli. Bo tak jak powiedział pan Marcin przede mną, powiedział o zachowaniu dyplomatycznym, czyli takim, które sprawia, że różne środowiska ze sobą mogły rozmawiać, które wcześniej nie rozmawiały. Czyli odwołał się do takiego znaczenia, iż dyplomacja to jest taki sposób prowadzenia rozmów, takie różnego rodzaju zachowania i działania, które ukierunkowują różne środowiska i zmieniają ich punkt widzenia. No bo jeżeli pierwotnie nie chcieli ze sobą rozmawiać, a następnie pod wpływem jakichś kuluarowych rozmów, jakichś działań, jakiejś zmiany poglądów. Stało się tak, że ileś innych osób, które nie chciały na siebie patrzeć, nagle usiadły ze sobą do stołu i zaczęły rozmawiać. To znaczy, że w sensie dyplomatycznym udało się osiągnąć ten zamierzony cel. Ale znaczenie tego słowa jest bardzo wiele. Ale powinniśmy się zastanowić w ogóle, dlaczego my do was dzisiaj przychodzimy, do was licealistów, i mówimy o dyplomacji, chcemy mówić o polityce międzynarodowej, o stosunkach międzynarodowych, o geopolityce, o zagadnieniach, które dla licealisty, a ja jeszcze pamiętam, jak to jest być licealistą, mogą się wydawać lekko abstrakcyjne i odległe. Mówimy o tym dlatego, że często, kiedy wybiera się, a wy już wiecie mniej więcej, jakie kierunki w życiu chcecie, jakimi chcecie podążać. Wiecie mniej więcej, chcecie iść na studia, czy nie chcecie iść na studia. Jak chcecie iść na studia, to mniej więcej wiecie, co was interesuje. Czy przedmioty ścisłe, czy przedmioty humanistyczne, czy może bardziej nauki społeczne, ekonomia. Gdzieś w pewien sposób zaczynacie się ukierunkowywać w tym momencie życia, w którym jesteście. I często, kiedy osoby wybierają, podejmują decyzje dotyczące swojej przyszłości, myślą o zawodach, które same dostrzegają w swoim otoczeniu, albo u swoich rodzin, albo gdzieś w otoczeniu najbliższym, jak w mieście. Myślimy o prawnikach, lekarzach, inżynierach, prawda? Są to zawody, które nas wszędzie, tu, w każdym momencie otaczają. I często nie myśli się o tych, które są może, i powiem to w cudzysłowie, bardziej orientalne czy odległe, takie jak dyplomata. Ale okazuje się, że istnieje bardzo duże zapotrzebowanie w państwie polskim na dyplomatów, na pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na pracowników ambasad na całym świecie, na przedstawicieli polskich w różnych instytucjach międzynarodowych, od NATO przez Unię Europejską, ONZ. ONZ posiada niezliczoną ilość różnego rodzaju agent, które zajmują się wyspecjalizowanymi działami, które są przyporządkowane, jak bezpieczeństwo żywności na świecie różne. I tam można pracować, jest to nieprawdopodobnie interesująca praca, do której chcielibyśmy was zachęcić, dlatego że są to często pobyty kilkuletnie na placówkach zagranicznych, w Australii, w Ameryce Południowej, w Afryce, w różnych miejscach bardzo odległych, do których często nie są destynacjami turystycznymi. I można naprawdę przeżyć w sensie zawodowym wspaniałe życie, zajmując się dyplomacją. Ale czym owa dyplomacja tak naprawdę jest? No, dyplomacja jest to skomplikowany ciąg różnego rodzaju czynności dotyczących stosunków między państwami. Dlatego, że polityka ma ileś poziomów, prawda? Mamy tę najprostszą, samorządową. Mamy radnych, panią prezydent, są powiaty w województwie łódzkim. Są to ludzie, których my w sensie politycznym zatrudniamy po to, żeby się zajmowali naszymi sprawami. Tak, żeby były chodniki równe, drogi wyremontowane, autobusy jeździły punktualnie, żeby cena wody nie była astronomiczna. Takie zwykłe, proste rzeczy. To jest ta najprostsza polityka. Potem jest drugi poziom polityki ogólnopolskiej i krajowej. To są ci politycy, którzy podejmują decyzje dotyczące losów całego kraju. Mamy posłów, senatorów, ministrów, mamy różnych ministrów w różnych instytucjach państwowych i oni in gremio wspólnie podejmują decyzje, które decydują o naszym losie jako wszystkich, niezależnie czy mieszkamy w Łodzi, w Gdańsku czy w Rzeszowie, o podatkach, o tym, ile i gdzie są autostrad, wszystkich tych rzeczy, o pomocy społecznej, o tych wszystkich rzeczy fundamentalnych, które możecie zobaczyć w telewizji. I mamy ten najwyższy poziom polityki. I tym najwyższym poziomem polityki jest polityka międzynarodowa. Czyli ta polityka
pomiędzy państwami albo pomiędzy państwami a organizacjami międzynarodowymi. Tak jak na przykład relacje, możemy mówić w kategoriach dyplomatycznych o relacjach polsko-niemieckich albo na przykład o relacjach Polski z Brukselą albo Polski z NATO, Polski ze Stanami Zjednoczonymi albo o roli Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych. I to jest ten najwyższy, najbardziej skomplikowany poziom polityki, wymagający największego kunsztu i jednocześnie największej wiedzy. No bo żeby porozumiewać się, niedawno w Polsce był premier Japonii. Żeby porozumiewać się z premierem Japonii i ustalać pewne rzeczy, potrzeba bardzo dużej wiedzy. Nie można tak podejść do stołu, usiąść i zacząć omawiać nawet kwestii gospodarczych czy kwestii kulturalnych z nim tak po prostu. Trzeba mieć wiedzę na temat tego, jak wygląda polityka japońska, jak wygląda kultura japońska, jak wygląda gospodarka japońska, jak wygląda historia japońska, jakie cele ma państwo japońskie, jakie cele, jaką ma politykę wobec naszych sąsiadów i jaką miało wobec nas. Wymaga to takiego ogromnego zestawu wiedzy. Zatem widzimy, że w tym sensie dyplomacja zawiera w sobie elementy wszystkich podstawowych, najważniejszych jakby działów polityki. Bo może być dyplomacja gospodarcza, czyli że premier albo któryś z ministrów jedzie i zabiega o to, żeby na przykład w Polsce, w Łodzi były świetne inwestycje zagraniczne, jakieś wielkie korporacje się tutaj ulokowały, bądź też zabiega, żeby polskie firmy gdzieś ulokowały swoje inwestycje za granicą, jak na przykład jeżdżą polscy ministrowie do krajów Azji Środkowej, gdzie jest bardzo dużo złóż i surowców rzadkich, które są potrzebne do produkowania nowoczesnych technologii, procesorów, baterii w samochodach elektrycznych i na przykład zależy im na to, żeby polskie koncerny właśnie tam miały prawo do wydobycia. To jest polityka gospodarcza. Istnieje polityka kulturalna. Kiedyś istniała, jak pan Marcin mówił o Rosji, kiedyś istniała taka komisja wspólna polsko-rosyjska, która miała uzgadniać treść wspólnego polsko-rosyjskiego podręcznika historii. Bo jak wiecie, to, czego wy się uczycie w szkole na temat historii, a tego, czego uczą się wasi rówieśnicy w Rosji, to są dwie zupełnie odmienne sprawy. Jeśli zapytacie w Rosji, czy Rosja kiedykolwiek w XX wieku napadła na Polskę, to wam uczeń liceum rosyjskiego powie, że nigdy nie napadła. No więc w pewnym czasie odwilży, kiedy jeszcze Putin nie był oceniany przez społeczność międzynarodową tak jak obecnie, były próby ustalenia wspólnego podręcznika, żeby wyprostować pewne fakty historyczne, pewne rozbieżności, których jest wiele. Jak ktoś się interesuje historią, jednym ze słynniejszych takich przypadków jest stosunek do rosyjskich, radzieckich, sowieckich jeńców wojennych w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920-1921, którzy następnie byli uwięzieni na terytorium Polski. Rosjanie opowiadali, że umieściliśmy ich w obozach koncentracyjnych. Piłsudski i strona polska uważa, że nic takiego nie miało miejsca, że to jest wymysł propagandy radzieckiej. I takie kwestie próbowano wyjaśnić. I to jest polityka kulturalna. Polityka, która stara się zbliżyć kultury, porozumieć swoje wzajemne punkty widzenia. Jest ona ogromnie trudna, bo na przykład są kwestie, których w zasadzie nie da się uzgodnić. Jak na przykład mamy kraje arabskie, sunnickie, szyickie, czyli różne odmiany islamu. Stosunek do na przykład kobiet w tamtej kulturze jest zasadniczo odmienny niż nas. I teraz uzgadnianie tych stanowisk, czy wzajemne zrozumienie się kulturalne, czy wymiana jakiegoś rodzaju jest bardzo trudna, wymaga wielu ustępstw, wymaga negocjacji wzajemnych, ale jest interesująca i jest na pewno zasadniczy sposób wpływa na te wzajemne relacje. No i jest jeszcze najważniejszy element, czyli dyplomacja w sensie politycznym, czyli zawieranie umów międzynarodowych i negocjowanie rzeczy, które zadecydują o przyszłości jednego kraju, bądź drugiego kraju, bądź ich relacji między sobą. Są takie decyzje, które są podejmowane na poziomie międzynarodowym, które fundamentalnie zmieniają to, w jakim świecie żyjemy. Takie decyzje na przykład były kilkukrotnie podejmowane przez Stany Zjednoczone po I wojnie światowej, po II wojnie światowej. To, w jakim świecie my dzisiaj żyjemy, czy w jakim ja dorastałem, a ten świat się teraz zmienia, więc będziemy prawdopodobnie żyli niedługo w innym świecie, który będzie w inny sposób wyglądał, ale ten, który pamiętamy z lat 90., z lat po 2000 roku, jest to świat powstały decyzjami Stanów Zjednoczonych i różnych umów, jakie one zawarły z innymi państwami, absolutnie przebudowując porządek, w jakim żyjemy, wpływając na wszystko, co dotyczy każdego z nas, na przykład fakt, że
nosimy buty wyprodukowane w Chinach, które są stosunkowo tanie, porównując z butami, jacy nosili nasi przodkowie w latach 20. XX wieku, wierzcie mi, nie mieli dostępu do takiej ilości butów i tak tanich. Ale to wszystko jest związane z decyzjami gospodarczymi i politycznymi, jakie zostały podjęte i wejściem w globalizację na poziomie międzynarodowym. Ale dyplomacja to jest też gra. Bo to, o czym wam powiedziałem teraz, to są pewne strategie, takie pewne fundamenty, które należy opisywać dyplomacji. Ale czy słyszeliście na przykład kiedyś o takim pojęciu jak depesza emska z historii? Czy nie słyszeliście o depeszy emskiej? To jest bardzo słynny przypadek, jeden z najsłynniejszych przypadków machinacji na arenie międzynarodowej i w dyplomacji, jakiej dokonał kanclerz niemiecki Bismarck w XIX wieku. Bismarck bardzo dążył do tego, pan kurator mi sprostuje jako historyk, pan Bismarck dążył do tego, aby doprowadzić do konfrontacji pomiędzy cesarstwem niemieckim a cesarstwem francuskim. Ale cesarz niemiecki niekoniecznie był tak skłonny, by ulec Bismarckowi. Bo wiecie, w systemie, wtedy w historii był cesarz niemiecki, on był głową państwa, niewybieralną, dziedziczną i miał swojego kanclerza, który był wybierany przez niego i był takim premierem. I była wśród nich, między nimi niezgoda. Ostateczne zdanie należało do cesarza. Więc Bismarck wymyślił sposób, jak postawić swojego szefa przed faktem dokonanym i dokonać takiej machinacji, aby jego szef został postawiony w takiej sytuacji, w której będzie musiał zrobić to, co Bismarck chce. A Bismarck chciał doprowadzić do przesilenia w stosunkach niemiecko-francuskich i doprowadzić do konfliktu zbrojnego, bo uważał, że Niemcy ten konflikt wygrają i obróci się to na ich korzyść, zarówno politycznie, jak i gospodarczo. I doszło do sporu o następcę tronu w Hiszpanii, gdzie cesarz niemiecki chciał, lobbował za dynastią Hohenzollernów, która miała ten tron obsadzić, zaś Francuzi mieli swojego kandydata i absolutnie się nie zgadzali. Dlatego, że wtedy we Francji cesarzem był Napoleon III, nie należy mylić z pierwszym, który, jak popatrzycie na mapę, macie Francję, macie na wschodniej granicy Francji macie Niemcy, na południowej macie Hiszpanię i w zasadzie Francja nie ma poza krótką granicą ze Szwajcarią w owym czasie i z Włochami, nie ma żadnych innych sąsiadów, czyli nie ma żadnych zagrożeń geopolitycznych. I cesarz Francuzów nie chciał doprowadzić do takiej sytuacji, w której zarówno ze strony wschodniej, jak i ze strony południowej będzie miał państwa, które są z jednej dynastii i mogą być wobec Francuzów wrogie, czyli im zagrażać. I doszło do spotkania pomiędzy cesarzem niemieckim a ambasadorem Francji na dworze w Berlinie, gdzie odbyły się rozmowy i następnie na podstawie tego cesarz wysłał do Bismarcka depeszę, tak zwaną właśnie depeszę emską, w której stwierdził, że ambasador namawiał go do zmiany zdania i że cesarz się nie będzie przy tym upierał i w sumie należy zostawia Bismarckowi sposób zareagowania, ale generalnie nie zgadza się na dalszą eskalację sporu. Bismarck dokonał pewnych korekt w oryginalnej depeszy, wykreślił pewne fragmenty i pozmieniał znaczenie słów, w których wyszło, że ambasador francuski upokorzył cesarza i go obraził. I następnie treść tej depeszy podał do niemieckich gazet, które natychmiast przedrukowały treść tej depeszy. Kiedy ona stała się faktem publicznym, już nikogo nie interesowało, jaka była pierwotna treść rozmowy ambasadora z cesarzem. I wówczas doszło do wypowiedzenia wojny między Niemcami a Francją w 1870 roku, zresztą wojny dla Niemców zwycięskiej. I taka machinacja, jedna rozmowa ambasadora z cesarzem, jedna machinacja w postaci wykreślenia kilku słów zmieniła porządek i stosunki międzynarodowe na kontynencie, które miało gigantyczny wpływ na to, co się potem wydarzyło. Bo patrząc historycznie na łańcuch zdarzeń, na to, co się wydarzyło później, na I wojnę światową, to w jaki sposób z Niemcami Francuzi rozmawiali po I wojnie światowej, wszystko miało również zakorzenienie w tym resentymencie, jaki powstał w czasie wojny z 1870 roku. Czyli prowadzenie zwykłych rozmów, zwykłe słowa, które padają na spotkaniu międzynarodowym, mogą mieć tego rodzaju konsekwencje. Dlatego w języku potocznym, kiedy mówimy, że ktoś się wyraża dyplomatycznie, to zwykle mamy na myśli to, że wyraża się w sposób oględny, ogólny,
niekoniecznie kategoryczny, zostawiając sobie pewne pole do interpretacji, po to, aby zawsze móc w jakiś sposób te racje lawirować pomiędzy tymi racjami, ważyć, żeby nie doprowadzać do tego rodzaju sytuacji. To jest jeden z najsłynniejszych tego rodzaju przypadków, który wyszedł i znamy go jawnie. Ile znamy tego rodzaju przypadków niejawnych, można by było z pewnością o tym mówić dużo. My w Łodzi, bo może to odnosiłem się do XIX wieku, może to brzmieć bardzo odlegle dla was i archaicznie, ale w Łodzi w ciągu ostatnich 2 lat odbyło się bardzo wiele spotkań międzynarodowych, które decydowały o bardzo ważnych i istotnych sprawach, dlatego że tak się składa, że z Łodzi jest obecny minister spraw zagranicznych, więc w ramach promocji naszego miasta ma taki zamysł, że ściąga bardzo ważne wydarzenia tutaj po to, żeby przy okazji tych wydarzeń świat, media zagraniczne z różnych państw patrzyły na Łódź i Łódź promowały, bo mu na tym zależy. I w tym sensie nawet tu, niedaleko nas, w centrum WC1, w Pałacu Herbsta, na Tymienieckiego, zapadały bardzo istotne decyzje. Pierwszą takim wydarzeniem, które się odbyło w Łodzi, był szczyt V4, czyli spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski, Czech, Słowacji i Węgier, w których dyskutowali, to było pierwsze tego rodzaju spotkanie międzynarodowe, które się w Łodzi odbyło po bardzo długim czasie, ale nie było najważniejszym. Jakby ktoś mnie zapytał, jakie były 2 najważniejsze, to spotkanie Trójkąta Weimarskiego ministrów spraw zagranicznych i ostatni szczyt OBWE. Szczyt Trójkąta Weimarskiego to jest spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji. On się od dłuższego czasu nie odbywał z różnych powodów. Raz my nie chcieliśmy, raz nie chcieli Francuzi, raz nie chcieli Niemcy. Tak to bywa w stosunkach międzynarodowych, że trudno czasami się zgrać i uzgodnić racji. I w Łodzi miał miejsce pierwszy i był on zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie, kiedy byliśmy w trakcie przyjmowania 10 uchodźców. Wszyscy to widzieliście, nie trzeba wam tego tłumaczyć. I do Łodzi przyjechali ci ministrowie, w którym to my jako strona polska na bieżąco i na gorąco opowiadaliśmy im, po pierwsze, jak oceniamy, co się dzieje na Ukrainie, jak oceniamy szansę Ukrainy na pomyślne rozwinięcie, dla Ukrainy rozwinięcie się tego konfliktu, a dalej opowiadaliśmy o pomocy humanitarnej, którą udzieliliśmy uchodźcom z Ukrainy. Bo obecnie na świecie, gdziekolwiek pojadą przedstawiciele państwa polskiego, czy to jest Afryka, czy to jest Australia, czy to jest Azja, czy to jest Ameryka Południowa, nieważne, my jako kraj jesteśmy znani już niekoniecznie z Chopina, jesteśmy znani z tego, że jesteśmy potęgą humanitarną, że jako kraj udzieliliśmy ponad 3 milionom uchodźców pomocy, bo to się nigdy, nigdzie nie zdarzyło, żeby coś takiego miało miejsce i żeby ci uchodźcy nie byli umieszczeni w żadnych obozach dla uchodźców, tylko po prostu zostali rozlokowani w ten sposób i żeby tak wielka pomoc całego społeczeństwa została spontanicznie udzielona drugiemu narodowi. I z tego jesteśmy znani. Ale jesteśmy z tego znani dlatego też, że musieliśmy o tym mówić. Bo sami dobrze wiecie, i to dotyczy doświadczenia każdego indywidualnego i każdego z nas, że jak coś dobrego zrobimy, czy czymś się wykażemy, to mamy świadomość, że zrobiliśmy coś dobrego, ale to nie oznacza, że ktoś o tym wie albo że wszyscy o tym wiedzą. Jeżeli nam zależy na tym, żeby upowszechnić tę wiedzę, trzeba podjąć pewne działania. I równie dobrze mogliśmy zrobić wszystko to, co zrobiliśmy, a być oceniani w kategoriach międzynarodowych zupełnie inaczej. Ponieważ nikt by o tym nie wiedział, ta informacja by się nie przedostała do mediów zagranicznych, do mediów amerykańskich, do mediów francuskich, czy angielskich, czy włoskich. Ale się przedostała. I jednym z tych elementów było spotkanie tutaj. Stąd minister spraw zagranicznych Niemiec, Annalena Baerbock, leciała prosto na spotkanie do ONZ, żeby przedstawić niemiecki punkt widzenia w owym momencie na to, co się dzieje na Ukrainie. I to, co mówiła w ONZ-cie do forum wszystkich pozostałych państw, było również tym, co usłyszała tutaj od polskiego ministra spraw zagranicznych. I dlatego to było wyjątkowo istotne i ważne spotkanie, bo ukonstytuowało, rozumiecie, upodmiotowiło Polskę w tej sytuacji. Innym ważnym wydarzeniem, które miało miejsce, które może kojarzycie, bo duża część Łodzi była zamknięta, niektórzy myśleli, że będzie wielki Armagedon i wyjechali, wzięli wolne szkoły, miały pracę, miały naukę zdalną w centrum miasta, to był szczyt OBWE, czyli Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Jest to taka organizacja, która została powołana po to, żeby w Europie nie było wojen. Od kiedy została powołana, kilka wojen faktycznie się wydarzyło, ale ona stanowi tę kwintesencję dyplomacji, to znaczy tam mają się spotkać przedstawiciele państw, ministrowie spraw zagranicznych, dyplomaci zawodowi i rozmawiać ze sobą po to,
żeby nie dochodziło do konfliktów zbrojnych. Ponieważ wojna jest ostatecznością, wojna jest tą sytuacją, której wszyscy chcą uniknąć i po to się rozmawia, po to się prowadzi negocjacje, po to się namawia drugą stronę, nawet tę, która w zamiarze ma być agresorem, żeby do tego nie doszło. I na szczycie OBWE trwa dyskusja tutaj dotycząca tego, jak pomagać Ukrainie i czy pomagać. Musicie wiedzieć, że bardzo wiele państw, które znajduje się w bliskich bądź dalszych relacjach z Rosją, ale niekoniecznie dobrze ocenia takie państwa jak Polska, Niemcy, Francja czy Stany Zjednoczone, nie chciałoby pomagać Ukrainie. Stąd też wymagało to ogromnego wysiłku dyplomatów, ambasadorów, różnego rodzaju pracowników, różnego rodzaju szczebla i polityków, żeby namawiać przedstawicieli tych wszystkich państw do tego, aby popierali sprawę ukraińską, aby stali na gruncie prawa międzynarodowego, jak twierdzi Polska, że nie można napadać na drugie państwo tylko i łamać ład międzynarodowy i granice ustalone tylko i wyłącznie dlatego, że komuś się tak podoba i że trzeba bronić pewnych pryncypiów i zasad. I to się na przykład w Łodzi udało zrobić. Jedynym głosem odosobnionym w całym OBWE była Rosja, która była, jej przedstawiciel był wyalienowany w pewnym sensie, był obecny. Chciał być Ławrow, ale go nie wpuściliśmy do Polski. Dzięki temu Łódź znowu była przy okazji w centrum tego rodzaju wydarzeń. Zaraz w tym tygodniu będzie kolejne wydarzenie, czyli spotkanie bukaresztańskiej dziewiątki w czwartek, piątek w Łodzi, czyli spotkanie ministrów spraw zagranicznych wschodniej flanki NATO, gdzie w Łodzi będą rozmawiać na temat najbliższych planów tego, co się będzie działo. Ponieważ no, musicie sobie zdawać sprawę z tego, że kończy się zima. Zima na Ukrainie. Zima i wczesna wiosna to jest czas roztopów, czas, kiedy nie da się prowadzić żadnych działań wojskowych, ani w zasadzie jest bardzo utrudnione przemieszczanie się po jakimkolwiek terenie, poza drogami, dlatego że tam jest wszędzie teren błotnisty. Ale jak skończy się, wszystko zaschnie, już przestanie być ten teren tak bardzo wilgotny, to rozpocznie się kolejna kampania wojenna. Zarówno po stronie rosyjskiej, którzy to Rosjanie zbierają coraz więcej żołnierzy i mają kolejny pobór do wojska zorganizowany, jak i po stronie ukraińskiej, którym Ukraińcom bardzo zależy, żeby w tym roku przeprowadzić skuteczną kontrofensywę i wykazać się przed nami i zachodnimi partnerami, że mają inicjatywę w tym sporze. Zatem czeka nas wszystkich, jak i Europę, bardzo trudny, wymagający rok. I o tym wszyscy przedstawiciele wschodniej flanki NATO, państw bałtyckich, Polski, Słowacji, Czech, Rumunii, Bułgarii, będą rozmawiać. Jak się przygotowywać na nadchodzące wydarzenia i będą rozmawiać tutaj w Łodzi. I myślę, że to chciałem wam tak w dużym zarysie powiedzieć i oddać wam głos, bo możemy sobie podyskutować, bo ja jestem wykładowcą akademickim, ja mogę mówić 3 godziny i nie ma to dla mnie żadnego problemu, ale chyba nie o to tutaj chodzi. Także może macie jakieś pytania albo punkty widzenia, albo chcecie coś po prostu przedyskutować, bo nie jesteśmy na lekcji, więc w sumie to, w jakim formacie będziemy rozmawiać, zależy tylko i wyłącznie od was. Także was do tego zachęcam. Tak jak pan wojewoda powiedział, czym byłaby lekcja bez pytań, a my dzisiaj odwrócimy, zamienimy się rolami, to znaczy zwykle to nauczyciel zadaje pytania, a dzisiaj macie niepowtarzalną szansę zadać pytanie panu wojewodzie. Śmiało proszę się nie krępować, czy są jakieś pierwsze pytania, wystarczy podnieść rękę, ja podejdę z mikrofonem. Może też nie dotyczyć dyplomacji, jeżeli macie jakieś inne pytania. Tutaj jest jedno. Dzień dobry. Ja chciałbym się spytać, jaka jest według pana aktualna pozycja Polski na arenie międzynarodowej w Europie i na świecie oraz jak pan ocenia właśnie działania rządu z tym związane? Rządu nie będę oceniał, bo jako przedstawiciel rządu w województwie to nie moja rola i to nie ten rodzaj spotkania, ale jeżeli miałbym oceniać pozycję międzynarodową, to uważam, coś nam szumi, to uważam, że jesteśmy na pozycji rosnącej, nadal nie jesteśmy w tym miejscu, gdzie nasze aspiracje i nasze oczekiwania co do naszej roli są. Jest długa droga przed nami, ale niewątpliwie po pierwsze to, że udzieliliśmy tej pomocy humanitarnej, sprawiło, że w ogóle świat się nami zainteresował. Dlatego, że z punktu widzenia Europy Zachodniej, Waszyngtonu, to proszę mi wierzyć,
takie kraje. Polska jest krajem bardzo peryferyjnym, gdzieś tam daleko ze względu na nasze bogactwo, które jesteśmy dopiero w jakimś 60% tak zamożni jak Niemcy, więc jesteśmy ubożsi. Jak jesteśmy ubożsi, to nie jesteśmy tak bardzo słuchani, więc nasza pozycja nie była wcale tak wysoka, jakby nam się wydawało. Ale udzielenie tej pomocy jest naprawdę czymś, co zmieniło postrzeganie większości państw świata na to, jak patrzą na nas. To jest po pierwsze. Po drugie, co jest bardzo istotne, to fakt, że nie da się obronić Ukrainy bez Polski. Dlatego, że jak popatrzycie na mapę, a w geopolityce najważniejsza jest mapa, to zobaczycie, że z kim graniczy Ukraina i z kim ma najdłuższą granicę z państw natowskich, to ma z nami. I przez tę granicę przejeżdża cała pomoc. Wojskowa, humanitarna, tam się przemieszczają ludzie, to tamtędy przecież nieprzypadkowo uciekali uchodźcy, czyli były to w większości kobiety i dzieci, więc bez Polski nie da się pomagać Ukrainie. A dlaczego to jest tak istotne? Dla nas jest to istotne, ponieważ wiemy, że Putin chce podbijać kolejne państwa i jest to gigantyczne dla nas wszystkich zagrożenie, więc dla nas jest to oczywiste, że chcemy pomagać Ukraińcom. A dlaczego to jest istotne dla Amerykanów? To jest istotne dla Amerykanów, dlatego że Amerykanie, jak popatrzycie od 1989 roku, od upadku Związku Radzieckiego i powstania tego świata, jaki znamy, są największym imperium finansowym i największym imperium militarnym na świecie, które gwarantowało pewien ład, który panował. Tak? Czyli jak zobaczycie na przykład, pamiętacie pierwszą wojnę w Zatoce Perskiej, tak? Gdzie Saddam Hussein postanowił zaatakować Kuwejt. Przecież Kuwejt nie był w NATO. Amerykanie nie mieli żadnego obowiązku prawnego, że natychmiast muszą tam wyruszyć i bronić Kuwejtu i wygnać Saddama Husseina z powrotem do Iraku. Ale to zrobili, dlatego że oni byli gwarantem tego, że wszystkie, cały porządek na świecie, wszystkie granice, wszystkie stosunki międzypaństwowe są takie, jak zostały ustalone. I w tym sensie, jeżeli ktoś dąży do zmiany tego systemu, złamania tego systemu, to podważa pozycję Stanów Zjednoczonych, ponieważ Stany Zjednoczone gwarantują to, jak skonstruowany jest dzisiejszy świat. I są państwa, które chcą to podważyć, jak Rosja, jak Chiny. Więc poza elementem moralnym, gdzie trzeba pomagać Ukraińcom, poza tym punktem widzenia istotnym dla nas jest trzeci punkt. Przegrana Ukrainy, czy triumf Putina na Ukrainie, prowadzi do podważenia wiarygodności Stanów Zjednoczonych. No bo wyobraźcie sobie, to chodzi o taką sytuację, że macie piłkarza, który strzela 100% karnych. I wiecie, że zawsze strzela. A Putin dąży do tego, i to są Stany Zjednoczone, a Putin jest tym bramkarzem i on dąży do tego, żeby już było tylko 99. Bo jak jest 99, nie ma tych 100%, to może być 98, 90, 60, 70. Można powoli ten system rozebrać i wziąć sobie tę władzę, którą mają Amerykanie. I z tego punktu widzenia, ponieważ nie da się Ukrainy obronić bez Polski, nasze znaczenie bardzo zasadniczo wzrosło. To widać symbolicznie po wizytach prezydenta Bidena. W sensie ogólnoeuropejskim jest trudne i pełne kłótni obecnie. Dlatego, że my jako kraj mówimy, że ponieważ byliśmy 40 lat państwem komunistycznym, które było za żelazną kurtyną, pod wpływami Związku Radzieckiego, zostaliśmy rozwojowo cofnięci, a nie mogliśmy się tak rozwijać jak zachodnie Niemcy, jak Francja, jak Wielka Brytania, jak inne państwa, to twierdzimy, że nakładanie na nas tych samych obowiązków dotyczących transformacji ekologicznej w Unii Europejskiej i innych jest niesprawiedliwe, jest nie fair. Że nam należy dać dłuższy czas i w tym sensie nasza sytuacja jest dość trudna, dlatego że nawet dzisiaj możecie sobie poczytać w internecie, że jesteśmy w środku wielkich kłótni o przemysł, o to, jak te kwestie w Unii Europejskiej mają być pozałatwiane, jaki jest stosunek do górnictwa, jaki tam do samochodów elektrycznych, spalinowych i tak dalej. To wszystko też jest kwestią pozycji międzynarodowej Polski, ponieważ gdybyśmy byli o wiele bogatsi niż jesteśmy teraz i byśmy o wiele więcej dokładali do budżetu europejskiego, w inny sposób by się z nami rozmawiało, niż się rozmawia. Dlatego na Państwa pytanie odpowiadam, że jest wysoka, z każdym rokiem jest coraz wyższa, ale nadal nie jest tak wysoka, jakbyśmy sobie tego oczekiwali, jakbyśmy chcieli, żebyśmy byli podmiotem, z którymi się wszyscy liczą, bo tak de facto nie jest niestety jeszcze w tym momencie, ale do tego dążymy.
Czy spotkania dyplomatyczne w Łodzi będą się działy coraz częściej, czy może ich frekwencja, przepraszam za częstotliwość, wzrośnie? Oraz czy będzie to miało jakiekolwiek znaczenie na wpływ funduszy na projekty w Łodzi i na jej rozwój? Tak, ma znaczenie. Czy będą się odbywały intensywniej? Obawiam się, że gdyby był minister spraw zagranicznych z innego miasta, to już nie będą się odbywały w Łodzi. To jest takie nasze window of opportunity, tak? Taka nasza szansa, z której teraz intensywnie korzystamy. I to faktycznie przekłada się na korzyści konkretnie dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego czy na wizerunek. Dlatego, że w świecie dyplomacja nie lubi próżni. Jak dyplomaci z różnych krajów widzą, że stąd jest minister spraw zagranicznych i on tu organizuje różne wydarzenia, to oni starają się w jakiś sposób mu przypodobać, no bo wiadomo, że to są często międzypaństwowe relacje, to jest coś za coś, nigdy nie ma czegoś bezinteresownie. Nawet jak chcemy eksportować nasze zboże za darmo do państw afrykańskich i te państwa mogłyby w sumie przyjąć to zboże tak po prostu, ponieważ tam panuje głód, to nigdy nawet w takiej relacji, w takich rozmowach nie jest to coś bezinteresownego, tylko zawsze te państwa podchodzą z pewnym dystansem. I jest faktycznie tak, że od kiedy odbywają się tutaj tak dużo tych spotkań międzynarodowych, to liczba ambasadorów w Polsce, obcych państw, się wyjątkowo zwiększyła, którzy odwiedzają województwo łódzkie i Łódź. I powstają już z tego różnego rodzaju inicjatywy w postaci wyjazdów właśnie zagranicznych, żeby zobaczyć, nawiązać kontakty pomiędzy przedsiębiorcami polskimi, na przykład z Uzbekistanem. Za 2 tygodnie chyba ambasador Indii przyjeżdża. Naprawdę co najmniej 4-krotnie większe zainteresowanie z naszym regionem z tego względu, że stąd jest ten minister, dlatego musimy to wykorzystać i wykorzystujemy to, no bo takie są reguły gry. Dzień dobry, Antoni Kania, jestem maturzystą z tego liceum. Ja mam takie pytanie, jak ocenia pan jakby dalsze zaangażowanie państw zachodnich, tutaj też wschodniej flanki NATO, w dalszą pomoc Ukrainie? Czy ta pomoc będzie trwała dalej, czy też możliwe, że po prostu państwa Zachodu znudzą się w końcu tą wojną, no bo to jakby już jesteśmy w takim etapie tej wojny po roku, że możemy stwierdzić, że ona będzie trwała no dosyć długo, tak? To nie skończy się za miesiąc przestrzeni, no nie wiem, na najbliższego czasu i czy ta pomoc jakby dalej będzie taka sama, ona będzie może bardziej zintensyfikowana, czy też będzie słabła, tak? To bardzo dobre pytanie i bardzo trudne, żeby na nie dobrze odpowiedzieć, bo musimy patrzeć na to, kto jakie ma interesy. Nam zależy, żeby dostarczyć jak najwięcej sprzętu na Ukrainę, żeby inne państwa i nasi partnerzy dostarczyli jak najwięcej sprzętu na Ukrainę, po to, żeby Ukraińcy mogli skutecznie przeprowadzić kontrofensywę, wypchnąć Rosjan ze swojego terytorium i zamknąć temat. I na tym nam najbardziej zależy i najlepiej jeszcze w sensie geopolitycznym zależy nam na tym, żeby Putin został upokorzony, a najlepiej obalony i wymieniony na kogoś, kto będzie zdecydowanie rozsądnym człowiekiem i nie będzie mordercą takim, jak on jest. Czy na tym samym zależy naszym wszystkim partnerom zachodnim? Teraz należy postawić to pytanie i rozważyć. Ja nie jestem pewny. Dlatego, że każde z tych państw ma swoje interesy. Stanom Zjednoczonym, jak popatrzycie, zależy na tym, żeby Ukraina wygrała, ale niekoniecznie zależy na tym, żeby Rosja była absolutnie upokorzona, dlatego że Rosja posiada głowice atomowe, jest mocarstwem atomowym, o wiele większym niż Chiny. I Amerykanie się obawiają tego, że bardzo skuteczna kontrofensywa ukraińska mogłaby doprowadzić do takiego rozpadu struktur władzy w Rosji, że no, zostałaby utracona kontrola nad jednym z największych arsenałów nuklearnych na świecie. Czy Francji i Niemcom zależy tak samo jak nam? Na pewno nie. Wiemy, że zarówno prezydent Francji, jak i kanclerz Niemiec na bieżąco prowadzili rozmowy z Putinem w czasie działań wojennych. Tak? Widzimy, że Putin bombarduje miasta, zabija wszystkich po prostu, którzy staną mu na drodze, jego wojsko, a w międzyczasie oni jednak z nim w jakiś sposób rozmawiają, przekonują go, żeby on jednak zrezygnował z tej wojny. Czyli prowadzą ze zbrodniarzem negocjacje. Czy myślicie, że w czasie II wojny światowej istniał taki telefon pomiędzy Churchillem a Hitlerem? No nie istniał, możecie mi wierzyć, nie istniał. Zatem wydaje się, i o tym mówił ostatnio nowy prezydent Czech. Nowy prezydent Czech, nie wiem czy wiecie, jest generałem w
stanie spoczynku. I on powiedział, że ten rok jest kluczowy, dlatego że w tym roku jeszcze państwa zachodnie i Amerykanie mają bardzo dużą wolę, żeby dostarczać ten sprzęt na Ukrainę. Ale czy będzie tak samo jeszcze za jeden rok, kiedy to są naprawdę gigantyczne kwoty? To jest, Amerykanie przekazują 5% swojego budżetu na Pentagon, a budżet amerykański jest największy na świecie w zbrojeniowy. Więc to bardzo dużo kosztuje. Czy będzie taka sama chęć, jeżeli wojna się nie rozstrzygnie w tym roku, a będzie jeszcze w przyszłym, 2024? Ja podejrzewam, że już nie będzie takiej dużej chęci. I dlatego nie da się w tym momencie dobrze odpowiedzieć na pytanie, jak ten konflikt się zakończy, i nikt nie zna tej odpowiedzi. To jest w sensie przerażające, to jesteście dorosłymi ludźmi, więc można wam to mówić, ale nie wiemy. My jesteśmy optymistami, chcemy być optymistami, ale czy scenariusz się nie potoczy tak, że w tym roku 500 000 nowych żołnierzy Putin nie rzuci na front i nie będzie życiem tych ludzi przeważał technologii, którą mają Ukraińcy, i nie doprowadzi do tego, że w przyszłym roku dalej będzie postępował i że to będzie taka metoda, wiecie, salami odkrajania kolejnych regionów. Nie wiemy tego w tym momencie. My liczymy, że Ukraińcom się z tym sprzętem, który dostają, a dostają bardzo duży i bardzo dużo wsparcia wojskowego, powiedzie. Także to jest jeden wielki znak zapytania, ale ja podejrzewam, szczególnie jeżeli Republikanie wygrają w Stanach Zjednoczonych wybory prezydenckie, to widać wyraźnie, że oni przybrali teraz retorycznie przynajmniej kurs, że nie należy tak bardzo pomagać Ukrainie, jak pomagają demokraci, z której to partii jest Biden. Także to też jest bardzo, ma duże znaczenie. Mój jeden z wykładowców na uniwersytecie, na studiach, mówił nam, że paradoksalnie, kto jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, ma większe znaczenie dla tego, jak nam się żyje, niż kto jest prezydentem Polski. Dlatego, że prezydent Stanów Zjednoczonych, czy jest republikaninem, czy demokratą, to, w jaki sposób podejmuje decyzje dotyczące całego porządku światowego, o wiele bardziej wpływa na wszystko niż decyzje kanclerza Niemiec, prezydenta Polski, czy kogokolwiek innego. Jest to w pewnym sensie konstatacja przerażająca dla każdego, kto głęboko wierzy w demokrację, ale w sensie geopolityki tak jest. Dzień dobry. Proszę pana, czy pan uważa, że Polska jest bardziej krajem zachodnim czy wschodnim? Tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Jesteśmy krajem zachodnim. Tu nawet nie mam znaku zapytania w tym przypadku. Zarówno kulturowo jesteśmy osadzeni w Zachodzie, jak i jesteśmy instytucjonalnie osadzeni w Zachodzie. Instytucjonalnie to znaczy jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, jesteśmy członkiem NATO. Ale nawet gdybyśmy nie byli członkami tych organizacji, byśmy byli częścią Zachodu, dlatego że to, co nazywamy Zachodem, jest wspólnotą cywilizacyjną i kulturową. Jak się uczycie historię, uczyliście się w podstawówce i uczyliście się w pierwszej klasie liceum, i jak zawsze, chyba tak jest cały czas, że zawsze się zaczyna od początku, tak, no właśnie, no to mieliście lekcje na temat chrztu Polski i przyjęliśmy chrzest Polski z Zachodu, od papieża, a nie przyjęliśmy go z Bizancjum. I to była pierwsza cywilizacyjna decyzja, która nas odróżnia, i na przykład w tym sensie jesteśmy przedmiotem ogromnej historycznej krytyki ze strony intelektualistów rosyjskich w wieku XIX, w wieku XX. Opisują nas jako bękartów słowiańszczyzny, bo oni chcą wierzyć, że wszyscy Słowianie powinni być prawosławni i powinni być częścią wielkiej Rosji, a my jesteśmy najgorsi, bo my Polacy jesteśmy Słowianami, a przyjęliśmy chrzest od papieża i jesteśmy częścią tego zgniłego Zachodu i jesteśmy wiecznym bólem i problemem Rosji. To bardzo dużo filozofów, literatów w ten sposób o nas pisało, nawet Dostojewski w ten sposób myślał o Polakach, dlatego jak czytacie Dostojewskiego, to za wiele pozytywnych postaci o narodowości polskiej tam nie znajdziecie, może we wspomnieniach z domu umarłych, czyli z katorgi, gdzie Dostojewski tam opisywał Polaków, którzy byli na Sybir zesłani. To jedyny fragment, gdzie on z szacunkiem tam pisał o Polakach. Także nie ma żadnej wątpliwości, że jesteśmy częścią Zachodu, zawsze byliśmy częścią Zachodu, byliśmy częścią Zachodu jako, niech pan popatrzy na historię Polski, Polski Piastów, w czasie rozbicia dzielnicowego, nasze relacje z cesarzem Ottonem, potem Polska jako królestwo, relacje z Węgrami. Jesteśmy cały czas częścią kultury zachodniej. I potem mamy Unię Polsko-Litewską, jesteśmy partnerem Francji, jesteśmy cały czas na Zachodzie, w sensie kulturowym. Nasze elity jeżdżą studiować w Bolonii, w Padwie, w Paryżu.
Nie jeździmy przecież na wschód, prawda? Nasi, jak przeczytacie sobie wspomnienia polskich arystokratów, gdzie wysyłano młodzież na studia, nie jeździli przecież na studia do Moskwy, ani nie jeździli na Krym, gdzie byli Tatarzy, ani nie jeździli do Konstantynopola, czy później do Stambułu, prawda? Jeździli na zachód, bo jesteśmy częścią kulturową Zachodu, ale też niezrozumiałą i specyficzną. Może stąd się bierze to pana pytanie, bo jesteśmy jako wszyscy mieszkańcy Europy Środkowej, czyli od Finów, przez Bałtów, przez Polaków, Czechów, Słowaków, Węgrów, po Rumunów, mamy trochę inną historię niż ta historia Francuzów, Niemców, Włochów, Anglików. I oni nas trochę nie rozumieją z tego powodu, bo my jesteśmy na tej granicy właśnie między wschodem a zachodem. Tutaj się te wpływy spotykają nieustannie, ale co do kulturowej przynależności nie mam żadnych wątpliwości, jesteśmy stuprocentowym zachodem. Dzień dobry, chciałem zadać pytanie związane z niedawnymi wydarzeniami w Izraelu. Mianowicie, jak możemy usłyszeć, są protesty, tak, i są wygłaszane hasła, że u nich nie Polska, u nich nie Węgry, przez co daje to takie, narzuca się takie pytanie, czy jednak ten obraz Polski, nie pozycja, tylko właśnie obraz Polski za granicą jest jakby pozytywny, negatywny, jak to tam wygląda właśnie? W tym sensie na pewno jest złożony i na pewno istnieje też obraz Polski jako państwa, znaczy część mediów zachodnich niewątpliwie chce pokazywać Polskę jako państwo, które od 2015 roku, czyli od zmiany rządów, jest państwem, w którym nie ma demokracji, łamana jest wolność prasy, wolność mediów, wszelkie możliwe wolności, które są osiągnięciem liberalnej demokracji i tego rodzaju wartości. I ta narracja faktycznie istnieje. Ja nie chcę się w to zagłębiać, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, bo to by była już rozmowa o bieżącej polityce, a tego w szkole robić nie wolno. Ale niewątpliwie jest taka narracja i wtedy ona jest powielana, tak? No bo ci, którzy mieli z nią do czynienia, bo ją widzieli w CNN-ie, w BBC czy w jakichkolwiek innych mediach, a proszę wziąć pod uwagę, że nasze relacje z państwem Izrael są bardzo trudne od 5 lat i dopiero w zeszłym tygodniu, czy w tym tygodniu udało się podpisać deklarację przywracającą wizyty młodzieży żydowskiej w Polsce, tak? Dlatego, że był wielki spór co do tego, że oni jeździli pod opieką Mossadu i byli ci ochroniarze byli tak uzbrojeni, jakby ta młodzież była zwiedzała Ukrainę, a nie normalne państwo, gdzie nic się nie dzieje. I był co do tego wielki spór. Także nie dziwi mnie to, że tam się pojawiają te głosy. Także tak, oczywiście. Świat nie jest czarno-biały, są i te odcienie szarości w tym wszystkim. Ja sam, powiem panu, kiedyś się z tym zetknąłem i byłem bardzo zszokowany, będąc kilka lat temu w Paryżu, kiedy Łódź zabiegała o Expo. Nie wiem, czy pamiętacie, coś takiego było. Miała być wielka wystawa w Łodzi Expo i zarówno rząd, jak i pani prezydent zabiegaliśmy o to, żeby ona była tutaj. Głosowania odbywały się w Paryżu. Mieliśmy szansę do samego końca, przegraliśmy o kilka głosów. No i będąc tam w Paryżu, pamiętam, że na Champs-Élysées, gdzieś koło 23:00 podszedł do mnie jakiś pan i zapytał się po francusku oczywiście, skąd jestem. Ja oczywiście odpowiedziałem mu po angielsku, ponieważ musicie wiedzieć, że Francuzi uważają, że wszyscy mówią po francusku. Powiedziałem, że z Polski. On się na mnie spojrzał i powiedział, z tego faszystowskiego kraju. I ja tak aż mnie tak strzeliło, bo po prostu. I to było to, co o czym pan mówi. A to jest bardzo szkodliwe dla naszego wizerunku i też ja uważam, że nieprawdziwe, ale bardzo szkodliwe, bo w ten sposób podkopujemy, sami sobie dorzucamy kamieni na grzbiet, który musimy potem dźwigać.